Witam Państwa. Dziękuję też za zaproszenie panu dyrektorom. Dobrze się zbiegło, bo temat w ogóle Biura Urzędowości jest szeroko ostatnio poruszany wszędzie i między innymi w Białystok, czy Urząd Miejski Białegostoku włączył się w ten nurt. Powstał projekt Bioróżnorodność Białegostoku. Celem tego projektu jest wydanie 14 książek, takich popularno-naukowych, na temat bioróżnorodności. Moja prelekcja w zasadzie będzie takim pokazem fotograficznym, oczywiście z komentarzem, poświęcone właśnie tej grupie. Chciałem po prostu tą grupę zwierząt pająków przybliżyć Państwu. Trochę się odnieść do tej publikacji i do projektu. No i mam nadzieję, że Państwa przekonam do tej grupy. Najczęściej pająki kojarzone są z takimi włochatymi, mało przyjemnymi stworzeniami. No też oczywiście nawiązują do tego przewodniego tytułu naszej wszechnicy. No, chciałbym też do tego się odnieść, pokazać, jak różnorodna jest ta grupa zwierząt, nie tylko w parkach narodowych, ale również w miastach i myślę, że tym Państwa zaskoczę. Może prosiłbym o zgaszenie światła. Proszę Państwa, no, tak jak wspomniałem, pająki kojarzą się raczej z takimi mało kolorowymi zwierzakami, chłochatymi, często jakoś tak jednorodnie odbieranych przez obserwatorów, ale to jest naprawdę bardzo różnorodna grupa zwierząt. Nawet patrząc na ich same układ i rozmieszczenie oczu, no jest, jak tutaj widać, różnorodne. Może jest tych oczu być albo 8, albo 6 u naszych krajowych gatunków. I to jest cecha taksonomiczna. Na podstawie tego układu ocznego rozpoznaje się rodziny pająków. Także jest to bardzo istotna cecha, jeżeli chodzi o tą grupę zwierząt. Jeżeli chodzi o ubarwienie i kształt pająków, no to jak widać, najczęściej związane jest, że tak powiem, z ukryciem się, czy też przystosowaniem się do środowiska, jak tutaj w tym przypadku Państwo widzicie, no, albo może nie widzicie pająka ukrytego. Pospolity gatunek pająka, nazywany ślizgunem sosnowym, występujący, jak sama nazwa wskazuje, na pniach sosny. Inny gatunek pająka, no niestety większość pająków nie ma polskich nazw, no nawet jak widać jego układ takich wózków na odwłoku potrafi, że tak powiem, doskonale ukryć na jakichś gałązkach. No i wreszcie też na pniach sosen spotykany zakorowiec płaski, to jest z grupy ukośników. No jak samo Państwo widzicie, jest to taki, można powiedzieć, najbardziej płaski pająk występujący na terenie miasta, ale oczywiście też spotykany na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kolory pająków też głównie służą do, tak powiem, jako kamuflaż taki środowiskowy, łatwiej im ukryć się, no i oczywiście łatwiej zapolować. Jak w przypadku chociażby kwietnika, myślę, że chyba najbardziej rozpoznawany pająk, bardzo często spotykany na kwiatach. Przyjmuje najczęściej kolor żółty lub biały. Mało tego, potrafi zmieniać te kolory. Nie jest to proces taki szybki, powiedzmy, jak pewnie Państwu znany u kameleonów, czy u innych, czy chociażby u niektórych gatunków ryb. No, ale zajmuje mu to mniej więcej około paru dni do tygodnia. Także ta zmiana barwy, na przykład z żółtej na białej, no, jest dosyć długa. No i inne, jak w przypadku śpiesznika rysienia, to też występujący na przykład w Biebrzańskim Parku na torfowiskach, takich wysokich, przejściowych. No i wreszcie pospolity krzyżak łąkowy, który ma też dużą zmienność kolorystyczną, od białej do niemalże czarnej. No i wreszcie poskocz krasny. Tutaj wyjątkowo umieściłem go, co prawda
w książeczce o pająkach Białegostoku nie podaję tego gatunku, bo stwierdzenie, znaczy informacja, która do mnie dotarła, nie była nigdy potwierdzona i myślę, że byłbym po prostu pomylony z innym, no nie pająkiem, ale w ogóle może z jakimś owadem, chociażby z Biedronką, to młody człowiek się donosi, że widział go na terenie miasta. Natomiast na terenie Biedrońskiego Parku Narodowego jest kilka stanowisk, właśnie teraz, znaczy w ubiegłym roku i w tym roku wykazanych na kilku stanowiskach w Biebrzańskim Parku Narodowym. Samce, jak Państwo widzicie, bo to jest samiec tego gatunku, są łatwo rozpoznawalne i tutaj mam taki apel do Państwa, gdybyście natrafili na ten gatunek, no to prosiłbym o informację, najlepiej z jakimś zdjęciem, można komórką zrobić z informacją, gdzie Państwo to widzieli, bo jest to gatunek chroniony, no, bardzo ciekawej biologii, w Europie, wokół Polski, w Niemczech i w Czechach wykazywane są inne gatunki z tego rodzaju. No i mam podejrzenie, że mogą być też i w Polsce, także chętnie bym liczył na takie Państwa jakieś informacje z fotografią. Nie musi być to fotografia jakiejś wielkiej, dobrej jakości. To jest bardzo ciekawy gatunek, nieduży pająk, wielkości powiedzmy do centymetra, 8 mm do centymetra, do 1 centymetra, który spotykany jest za dnia, w słoneczne dni, w okresie od połowy sierpnia do września lub do końca sierpnia, więc krótki okres aktywności samców. Wtedy podróżują po najczęściej na takich murawach, ale zalesionych, z rzosami, z porostami, także w takich środowiskach można go spotkać. Jego barwa samca związana jest z obroną. Zaniepokojony, gdy się tylko jakoś tam podrażni, wtedy zadziera ten odwłok barwny i począsa nim, także jest to taki sposób straszenia. No niektóre pająki wręcz przypominają inne grupy zwierząt. No przykładem jest mróweczka myśliwy, tak, czyli taki pająk zbliżony kształtem do mrówek. Nie poluje na mrówki, tylko w ten sposób potrafi się, że tak powiem, bytować w pobliżu mrowisk. Mrówki tolerują go, prawdopodobnie też wydziela zapach podobny do mrówek i w związku z tym, bo jak Państwo wiecie, mrówki to społeczne owady drapieżne, bardzo skuteczne i często też polujące na pająki. No i wreszcie rozciągnik naścinny, taki też z tej grupy skaczących pająków. Nie wiem, czy to klamkę tutaj widać. Samce możemy rozpoznać po tych głaszkach takich zakończonych buławkowato. Co do wielkości pająków, ja mówię głównie o tych białostockich. Tutaj też dlatego pokazałem zdjęcie ptasznika metalicznego, który został znaleziony, no, prawdopodobnie wypuszczony z hodowli albo gdzieś tam komuś uciekł. No, ptaszniki mogą osiągać wielkość, długość ciała nawet do 15 cm, a więc to są naprawdę duże zwierzęta. Natomiast naszych krajowych gatunków, no to taki jeden z największych to jest właśnie bagnik przybrzeżny. No, w Biebrzańskim Parku jest, można powiedzieć, jeden z pospolitych gatunków pająków. Natomiast w naszych domach spotykamy również duże, bo chociażby kątnik większy, to jest co prawda samiec, samice są, ciało mają większe, osiągające nawet do 2,5 cm długości,
Ale bo raz z odnóżami, no to mogą osiągać długość, tak jak Państwo tutaj widzicie, nawet do 5 cm. Także te pająki domowe, czy tak zwane synantropijne, wcale nie są mniejsze. Ale większość naszych pająków to są mniej więcej tej wielkości, to jest w granicach 5-8 mm. No i wreszcie takie najmniejsze, to jest klejnotnik. Ja mówię ciągle o dojrzałych płciowo pająkach, prawda? No, oczywiście te juwenilne czy posembrionalne są znacznie mniejsze, natomiast dotyczy to dojrzałych płciowo gatunków, także klejnotnik, rzadki gatunek. I w środowiskach takich wilgotnych jak Olsy w Białymstoku, ale też nie jest zbyt częsty na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. No i wreszcie te najmniejsze gatunki, to jest taki wyjątkowy gatunek, wyłącznie spotykany w zabudowaniach, w domach i to takich ciepłych mieszkaniach. W Polsce było jedyne doniesienie właśnie z Białegostoku i z Warszawy, wspólnie z profesorem jeszcze, już nieżyjącym profesorem Starengą, żeśmy opublikowali takie doniesienie. To jest, jak tu Państwo widzicie, po tej miarce, to jest pająk malutki, 1 mm do 1,5 mm wielkości, a więc mały. Jest przypadkowo przy remoncie domu, gdy wyburzałem ściankę w łazience, natrafiłem, to jest pająk charakterystycznie poruszający się, biegający takim zygzakiem, no dosyć wolno biegającym, i potem go można rozpoznać, prawda? Można go pomylić na przykład z roztoczami, ale roztocze nigdy nie biegną takim powiedzmy szlaczkiem. Gdybyście Państwo kiedyś natrafili na takiego pająka, no to byłbym bardzo wdzięczny o złowienie go, oczywiście żywego i mi w jakiś sposób dostarczenie, można w jakimś wilgotnym mchu, powiedzmy w jakimś pudełeczku go przechować, bo to jest bardzo ciekawej biologii pająk, mało znany, choć prawdopodobnie występuje w większości miast na terenie kraju, ale jak wspomniałem, jedyne doniesienie właśnie jest z Białegostoku i z Warszawy. I do tej pory nie był potwierdzony w żadnym innym mieście, ale prawdopodobnie występuje we wszystkich miastach Polski. I to taka kolekcja na Uniwersytetu Pająków Polski, także to jest duża kolekcja taka naukowa, ponad 10 tysięcy okazów. I między innymi to jest jedyny okaz w Polsce właśnie tego gatunku Onops dobasticus. Drugi jest w Muzeum we Frankfurcie, może tak. No właśnie, pająki to nie tylko ich barwa i kształt, ale też różnorodne strategie łowieckie. Najczęściej pewnie Państwo kojarzycie pająki no, gdzieś tam polujące przy pomocy sieci łownych. Tutaj widzimy dwa rodzaje sieci zupełnie odrębnych rodzin, to jest takich osnowikowatych, no i krzyżaka łąkowego. Nawet po sieci można niektóre rodziny rozpoznać, bo na przykład sieć kwadratnikowatych ma po prostu dziurę taką w środku w sieci, u innych tych, które budują sieci owalne, inne gatunki pająków czy rodziny mają tutaj tak zwany pępek, czyli zasklepione pajęczyną. No tutaj przykład takiego kwadratnika, czaik jesienny, gatunek pospolity, zarówno w mieście, jak i we wszystkich leśnych środowiskach Polski. No i wreszcie niektóre pająki te sieci łowne wzmacniają takimi wstęgami zwanymi stabilimentum. Tutaj przykład takiego gatunku, tak do końca nie wiemy w jaki sposób trafił, prawdopodobnie z roślinnością taką doniczkową do miasta Białegostoku i przez koleżanką, którą wspólnie żeśmy to doniesienie opublikowali, która znalazła nasturczyka, które gdzieś tam kupiła w kwiaciarni, przyniosła taki przedziwny, nieznany mi wcześniej gatunek pająka.
ale zawsze wspólnie udało nam się to oznaczyć. To jest pająk z rodziny pająków, które nie posiadają gruczołów jadowych, także to jest. Ale może o tym później. Wracając do tego stabilimentu, czyli do tego wzmocnienia sieci, no to taki może Państwu najbardziej znany tygrzyk paskowany też wzmacnia tą sieć taką taśmą. Też poluje na owady silne, na przykład na szarańczaki. Szarańczaki mają silne tylne odnóża skoczne, potrafią taką zwykłą, nazwijmy to, sieć rozerwać. Takie wzmocnienie umożliwia to właśnie tygrzykowi łowienie takich tych silnych owadów. Ale też podobne wzmocnienia robi kołosz stożkowaty, pająk spotykany w borach, najczęściej sosnowych, jest dosyć pospolitym gatunkiem. On oprócz tego, że ma lekkie wzmocnienie, no to tutaj zawiesza też resztki ofiar swoich, ale też różnego rodzaju paprochy i między tymi się kryje. Siedzi zawsze na sieci, a więc to jest sposób takiego umaskowania się. No i wspomniany ten wcześniej tygrzyk, także to jest przykład takiego uwięzionego już omotanego szarańczaka. No uderzeniu szczękoczułkami, po uśmierceniu wtedy tygrzyk opija ofiarę. No innym przykładem sieci aktywnych to mają lejkowcowate. Pewnie Państwu znany jest gatunek kątnika, najczęściej taki domowy, gdzieś tam w piwnicach, w kątach buduje sieci poziome, z takim lejkiem uchodzącym gdzieś tam do szczeliny domu. Takim gatunkiem zewnętrznym na budynkach to jest ten pokazywany tu kątnik rdzawy. No i chyba najbardziej pospolity, pewnie Państwo widujecie na różnego rodzaju roślinności, żywopłotach, ten lejkowiec labiryntowy, on też takie płachty rozcięła po krzewach i uchodzące lejkiem, takim zwężeniem do kryjówki, w której pająk się czai, czeka na ofiarę, która wkroczy na tą powierzchnię łowną, wtedy wybiega i atakuje. No tutaj przykład takiego z jakimś liściakiem, z takim chrząszczykiem upolowanym. No inną strategię łowiecką ma osnowik, czy w ogóle cała rodzina osnowikowatych, już wcześniej pokazywałem taką sieć. Otóż one przędą płachtowatą taką poziomą sieć łowną, rozpiętą czy podwieszoną pod taką konstrukcją nieregularnych nici. To oczywiście nie są, to są koropelki rosy, nie lepki sieci, także tylko do celów fotograficznych. A ją siedzi na tej poziomej płachcie od spodu, tak, czyli do góry nogami, no i czeka, kiedy owad, obijając się o tą konstrukcję, spadnie na tą sieć, na tą płaską sieć łową, tak, w ten sposób. Bardzo dziwny, po raz pierwszy w Białymstoku spotkany i jedyny okaz, studenci, krótko mówiąc, przyniesie mi z akademika, gdzieś tam na szybie spotkali. To jest wyjątkowy pająk, jeżeli chodzi o sposób łowienia. Otóż nie wszędzie sieci łownych, tylko pluje szczękoczułkami, no taką lepką ciecią razem z jadem i z enzymami takimi trębiennymi. Motają, tak jak tutaj na tym rysunku, na tym zdjęciu. To jest nieduży pająk wielkości do centymetra i poluje na małe owady latające. Także to jest takie wyjątkowo o ciekawej biologii. No i wreszcie cała grupa pająków guzoni, trzy gatunki znane, trzy gatunki również spotykane w Białymstoku, nad Bielżą dwa gatunki, także jeden jest taki bardziej związany, może po prostu mi się nie udało nad Bielżą go spotkać. To jest pająk przędący charakterystyczne kokony tworzące, to pewnie ci z Państwa
które tam przeglądali się, powiedzmy, pniom sosen, czyli no to na pewno nieraz widzieli takie kokony na takim styliku podwieszane. To jest pająk, który poluje na inne pająki, wyłącznie na inne pająki. W przypadku niektórych gatunków to wchodzi na sieć łowną, na przykład gatunków rodziny krzyżakowatych albo kwadratnikowatych. Tutaj akurat mamy, przepraszam, przykład takiej samicy gdzieś tam w głębi na sieci znajdującej się. Otóż samica tego guzłania garbuska wchodzi na tą sieć i trąca nić się tej sieci, udając zachowania godowe samca tejże samicy, tego gatunku, bo samiec w okresie godowym specyficzną, nazwijmy to, taką muzyczkę wygrywa tej samicy, uderzając specyficznie w te nici sieci łownej. Robi to podobnie właśnie ten guzeń. Oczywiście zrobiona samica no, kończy tragicznie w jego szczękoczułkach. Najczęściej kąsa ją, tak jak tutaj Państwo widzicie, w odnóże. Ma na tyle silny jad, że bardzo łatwo uśmierca nawet znacznie większe od siebie pająki. No i dalej, strzykując razem z jadem enzymy proteolityczne, krótko mówiąc, wysysa te rozpuszczone tkanki. No tak to robią zresztą wszystkie pająki w naszym kraju i w ogóle na świecie. No i wspomniany kwietnik to jest przykład gatunku takiego pająka, czy w ogóle pająków czających się na ofiarę. Najczęściej one są właśnie tak jak kwietnik, zlewające się z otoczeniem. W przypadku kwietnika, no, tak jak wspomniałem, on dopasowuje się swoje barwy ciała do kwiatów, na których poluje, czeka z rozpostartymi przed nimi odnóżami cierpliwie na owady, które tam przylatują do nektaru i w ten sposób na nie poluje. No, inną formę polowania przyjmują pająki skaczące, czyli te, które takie mają przednie duże oczy, to są dobrze widzące pająki. No, krótko mówiąc, skaczą na ofiarę w ten sposób. Do niej w ten sposób na nie poluje. No i wreszcie zachowania rozrocze, które są też różnorodne u pająki. Tutaj widzimy dymorfizm płciowy u tego poskocza krasnego, tak jak już Państwu o tym mówiłem, po prawej stronie jest samiczka, którą praktycznie nie jesteśmy w stanie odszukać, bo praktycznie całe życie z krótkimi przerwami w nocy spędza w norkach przez siebie budowanych, mocno zakamuflowanych porostami, przędzą, także przyznam się, że nad Biebrzą tylko dwukrotnie udało mi się, mimo że mam kilka stanowisk na kolanach, gdzieś tam pełzałem, szukałem tych norek, tylko dwukrotnie udało mi się odszukać norę samicy. Natomiast samce, no wiadomo, są aktywne, one w okresie tym godowym, tak jak Państwu mówiłem, czyli w drugiej połowie sierpnia, można je łatwo rozpoznać czy zobaczyć na słoneczne dni, one sobie tam wędrują, poszukując samic. No i u niektórych też bardzo rzadkich w Białymstoku, tylko raz stwierdzony gatunek Aereus graminicola nad Biebrzą, stosunkowo pospolity, także to pokazuje, że nawet na terenach takich bagiennych czy podmokłych na terenie miasta też można takie atrakcyjne gatunki spotkać. To jest samica, a tutaj samiec, czyli też jakiś tam dymorfizm płciowy jest wyraźny. U kośnika natomiast, no to samiec jest znacznie mniejszy od samicy. Niektóre grupy pająków no, wyjątkowo ciekawie zachowują się w okresie godowym, no, na przykład spogońcowate, tutaj przykład jest wałęsaka zwyczajnego, samce, no dosłownie tańczą przed samicą, żeby przekonać ją do siebie, wykonując no, takie dosyć skomplikowane tańce. Samiec unosi się na odnóżach, uderzając nim, ja to nazywam, że stepuje przed tą samiczką, uderza, no prawdopodobnie jakiś tam wystukuje rytm, który pozwala jej
na rozpoznanie, że to jest samiec, a nie jakaś tam, powiedzmy, potencjalna ofiara. Oprócz tego jeszcze wymachuje tymi nogogłaszczkami charakterystycznie i w ten sposób pozwala, samica pozwala na zbliżenie mu się. No, takimi wyjątkowymi tancerzami to są właśnie te pająki z grupy skaczery czy skapunowatów, tam polskie nazwy są różnie, krótko mówiąc, pająków skaczących, one, jak już wspomniałem, charakteryzują się tymi przednimi dużymi oczami i są najczęściej ich, to nazwijmy w cudzysłowie, twarze bardzo kolorowe. To są pająki dobrze widzące, a w związku z tym samica też rozpoznaje i myślę, że to ubarwienie pozwala na rozpoznanie, że to jest właśnie samiec tego gatunku. Pospolity w naszych domach, Zyzuś Tłuszczoch, no taka komiczna nazwa, wydaje dźwięki, tak? To jest u pająków dosyć rzadko regułą. Otóż w tej części na głowotułowiu są takie pola karbowane, tak? A na krawędzi odwłoka jest taka listwa twarda z włoskami. Pocierając tą listwą o taką tarkę tych pól tego narządu tak zwanego strydulacyjnego, pająk wydaje dźwięki. W ten sposób może samicę, że tak powiem, przywabić. To są dźwięki nawet słyszalne dla człowieka. Także to jest pająk występujący w domach, najczęściej w jakichś piwnicach, w zakamarkach, także dźwięki, no takie trzaski w sumie, myślę, że trudno jak gdyby je może rozpoznać. U pająków akt płciowy jest bardzo niebezpieczny dla samców. Samice są, większość pająków to są jadowite, a więc samice też potrafią zaatakować samca podczas aktu płciowego. No to zbliżenie często jest na cieniutkiej linii, tutaj pospolity krzyżak łąkowy, a w związku z tym ten akt płciowy, kopulacja musi odbywać się bardzo szybko, no, ze względu na, jeżeli sam chce uniknąć śmierci, także trwa to niekiedy ułamki sekund, w związku z tym te narządy płciowe, które znajdują się u samca na nogogłaszkach, muszą się bardzo precyzyjnie być dopasowane do narządów płciowych samicy, no, żeby to zaplemienienie było efektywne, a jak wspomniałem, ten sam akt jest bardzo szybki. Tygrzyki, samce tygrzyków, no, mają na to sposób inny. Otóż czekają na, aż samica, na tej sieci łownej samicy, czekają, aż samica osiągnie dojrzałą płciową, czyli nastąpi ostatnie linienie. A więc siedzą gdzieś w pobliżu sieci samicy, nie wkraczają, póki ona nie zacznie linieć na tę sieć, bo może zaatakować i może je pożreć. Czekają, aż ona, prawda, zacznie opuszczać, wyłazić, krótko mówiąc, z tego naskórka, tak, pozostając wylinkę. W tym czasie jej ciało jest miękkie, również miękkie są szczękoczułki. Samce to wykorzystują, no i wchodzą wtedy na sieci, kiedy samica jest, krótko mówiąc, nie jest w stanie, że tak powiem, ukąsić samca, bo jest zbyt, jej szczękoczułki są zbyt miękkie, no i w ten sposób dochodzi do zbliżenia. Natomiast pospolity w naszych ogrodach darownik przedziwny, tu jest samiec, jeżeli ogrody nie są tak za bardzo koszone i nie są, można powiedzieć w cudzysłowie, bardziej zaniedbane, a tam występują między innymi ten gatunek pająka, samiec przynosi samicy upolowaną jakąś muchę, powiedzmy, czy innego owada. No, tam często się w literaturze coś jako podarek. No, myślę, że to takie duże uproszczenie. Po prostu musi ją zająć czymś na czas kopulacji. W ten sposób unika właśnie ataku. A wręcz u bokochodów, czyli tak albo inaczej u kośnikowatych, cała rodzina pająków, tak zwanych, albo inaczej krabokształtnych, samce po prostu
pętają samice na czas aktu, przytwierdzając tą pajęczyną ją do podłoża i w ten sposób dochodzi do zbliżenia. Wreszcie u tych najmniejszych pająków z rodziny osnowikowatych samce mają często, może następna fotografia tutaj lepiej, w większym powiększeniu, mają takiego rodzaju, nazwijmy, hełmy na głowotułowiu. One mają różnego rodzaju otworki, zagłębienia służące do blokowania szczękoczułków samicy, z którą one kopulują. No a już takim zupełnie dziwolągiem w tej rodzinie to jest plądrownik osobliwy. On ma nawet nie tyle hełm, tylko wręcz taki peryskop na głowotułowiu. Tutaj jest cztery oczu i tutaj następne czworka oczu. Tak do końca nie wiadomo. Niektórzy uważają, że służą do, że tak powiem, rozglądania się wśród tam chów. No i ja nie sądzę, że było to trafne wytłumaczenie, bo te samce, znaczy w ogóle te pająki są słabowidzące, więc raczej odgrywa jakąś rolę prawdopodobnie rozrodczą, do końca nie wiadomo. No, znaczenie pająków w środowisku, no to najczęściej wiadomo, one ograniczają znacznie ilość owadów. No niekiedy nawet nie są w stanie pewnie taką ilość spożyć w przypadku pająków sieciowych, aczkolwiek przy zwijaniu sieci, bo pająki sieciowe najczęściej konsumują tą sieć po jakimś czasie. No szkoda, żeby tyle białko się marnowało. No zdarza się też jakieś pomyłki, prawda? Wiatr czasami może napędzić nasiona czy jakieś tam pyłki roślin. Także to jest chyba taka znacząca rola w ograniczaniu liczebności owadów. Nie tylko szkodników, bo większość pająków poluje niewybiórczo, ale również stanowią same w sobie pokarm wielu gatunków zwierząt, chociażby nietoperzy, nocek rudy, często też poluje na pająki te biegające po powierzchni wody, jak bagniki, czy też rodzaju pirata, czy upiskląt wielu gatunków. Właśnie w okresie lęgowym pająki stanowią znaczny procent pokarmu. No przykładem tutaj jest chociażby sikorka, ale jeżeli chodzi o biebrzańskie gatunki, no to wodniczka jest, prawda, z tego znana, że tam ponad 50 bodajże procent pokarmu to też są pająki. No a tutaj przykład jeszcze pleszki z wałęsakami, z tymi biegającymi pająkami. No na pewno popłaży to też stanowią. No i wreszcie pająki też mają swoich, że tak powiem, prześladowców. Tutaj pewnie Agata Kostro więcej może o tym powiedzieć, to jest jej jak gdyby grupa zwierząt, one polują na pająki, paraliżują je i zanosi samica właśnie swędosza do norki, składa te takie sparaliżowane, ale ciągle żywe pająki jako pokarm swojej larwy. No wreszcie inny przykład to jest gąsienicznikiem, też to już właśnie głównie Agaty Domena, nakuwają pokładełkiem pokon pająka. Tutaj akurat knapiatka brązowego, który oprócz przędzy w środku, to na zewnątrz pokrywa ten kokon pancerzykiem z piasku, a więc to wcale nie jest takie łatwe przebić się przez taki pancerz, ale mimo wszystko jakoś sobie te gąsieniczniki z tym radzą. No wreszcie są różnego rodzaju pasożyty zewnętrzne, jak roztocza, też wewnątrz są nicienie. No i wreszcie może takie chyba najbardziej spektakularne użycie przędzy, to jest babie lato, pewnie Państwu znane zjawisko w przyrodzie. To jest taka po prostu dyspersja pająków przy użyciu przędzy. Ja przyznam się, że polskie określenie tej dyspersji nie jest trafione. Chyba najlepiej określają to Anglicy, oni nazywają to balunik, czyli takie powiedzmy latanie jak balonem, prawda? I to chyba najlepiej odzwierciedla
właśnie tą dyspersję pająką przy pomocy przędzy, bo nie jest to ukierunkowane przemieszczanie się, uzależnione od kierunku wiatru. Pająk, tak jak Państwo tutaj widzicie, przędzie nitkę, to oczywiście rozszczepienie światła na tej nici. I jak osiągnie odpowiednią długość, czyli też taką, powiedzmy, no, tą nośną energię, wtedy porywa pająka i ten pająk, że tak powiem, szybuje na tej przędzy gdzieś tam daleko. Niekiedy te nitki przędzy zlepiają się w takie płachty. To dotyczy głównie pająków z rodziny tych osnowikowatów, tych osnowikowatych, i wtedy one służą jak trampolina. Wiatr miota tymi płachtami, podbija te pająki, one w ten sposób masowo startują. To jest zjawisko w dolinach rzecznych, zachęcam. Wbrew pozorom, w te babie lato nie pojawia się jesienią, tylko wczesną wiosną. Także zachęcam wtedy na przykład nad Biebrze, nad Narew się wybrać w Doliny Rzeczne, wtedy można takie zjawisko obserwować. Te płachty niekiedy mają bardzo powierzchnię nawet kilkudziesięciu metrów, także to jest zjawisko, myślę, że takie naprawdę spektakularne. No myślę, że karmel chyba to też takie znaczenie pająków, bo jednak jakoś no, pozytywnie odnosimy się, co takie wrażenia estetyczne pajęczyny czy bawie lato nam ludziom przynoszą. No i wreszcie przejdźmy do tych pająków Białegostoku. Także te badania to są były wieloletnie, nie stałe badania, tylko na przestrzeni tych prawie 30 lat. W różnych okresach, w różnej intensywności były badane na terenie miasta, te zaznaczone numerkami to były raczej powierzchnie, gdzie badano dłużej w okresie dwóch lat. No Białystok to dosyć specyficzne miasto, dosyć zielone, tak jak Państwo tutaj widzicie, z dwoma rezerwatami przyrody. Są kompleksy leśne, to jest taki Las Solnicki, pozostałość po Puszczy Budowskiej i Las Pietrasze i Antoniuk, to jak gdyby taka pozostałość po Puszczy Kmyszyńskiej. No i można powiedzieć, że miasto przecinane jest rzeką Białą z dopływami Ważantarką, Dolistówką. Wykazano w sumie ponad 411 gatunków, to jest ponad połowę wszystkich wykazanych gatunków w Polsce. Także to jest duża różnorodność, jeżeli chodzi o tą grupę zwierząt. To związane jest właśnie z tą różnorodnością środowisk. Najcenniejsze obszary na terenie Białegostoku to są właśnie tutaj wymienione. Przede wszystkim no, rezerwaty. Tak najwięcej stwierdzono gatunków, ale też murawy w okolicach Pietrasz, tak, w okolicach przedpolach tutaj lasu Pietrasze, tutaj stwierdzono 162 gatunki, w tym 15 gatunków takich rzadkich, zagrożonych, czyli można przyjąć, że murawy są jedne z takich najbardziej zagrożonych środowisk, jeżeli chodzi o faunę i występowanie pająków. No i wreszcie doliny rzeczne, prawda, też sporo gatunków i też gatunków tych takich, powiedzmy, istotnych, czy też zagrożonych, ważnych. To, że na terenie lasów gatunków jest dużo, no to jest zrozumiałe ze względu na powiedzmy te piętrową roślinność, prawda, no występowanie drzew i tak dalej, ta przestrzeń jest znacznie większa i tak jak Państwo widzicie, zajmowana jest przez szereg gatunków, prawda, różne inne gatunki występują, prawda, w koronach drzew, a inne gdzieś tam w tej warstwie krzewu czy runa, a jeszcze inne na podłożu, także stąd bierze się między innymi to zróżnicowanie w lasach, zarówno w rezerwacie Lasy Zwierzynieckie, tutaj między innymi to też zasługa jak gdyby miasta,
Urzędu Miasta, bo już teraz pozostawiany jest w rezerwacie szereg powalonych drzew, nawet w tej części nieobjętej rezerwatą, także to wpływa też na to na zróżnicowanie fauny, bo między innymi na takich drzewach występuje bardzo rzadki gatunek Pseudicus enchiropatus, no, określany jako taki w kategorii tego najbardziej zagrożonego gatunku. Mniej, chociaż małe powierzchnie zajmują orsy Białegostoku, no to tam też spotykamy właśnie tego klejnotnika, o którym wcześniej spotykałem, też z charakterystycznym, takim podobnym do buzoni, ale na znacznie dłuższej, na dłuższym styliku tworzącym kokony, tak? To jest samica, to jest mały pajączek, ale charakterystyczny dla orsów, rzadki, bardzo rzadki w Biebrzańskim Parku występujący, aż też niezbyt licznie. No i wreszcie ta wspomniana murawa napiaskowa w okolicach Pietrasia. Tutaj jest właśnie taki charakterystyczny pająk, rzadki pająk związany z murawami z rodziny pokońcowatych, Azenellus festivus. Też gatunek w kategorii silnie zagrożonego. Skąd bierze się ta różnorodność, tak duża różnorodność tej fauny muraw? No prawdopodobnie z okolicznego lasu i takiego zróżnicowanego, jeżeli chodzi o środowiska lasu Pietrasze, bo tam między innymi są i bory, i łęgi, i także myślę, że część gatunków no niestety wychodzi poza ten teren leśny i może być odławiany czy spotykany na terenie właśnie tych murach napiaskowych. No i wreszcie stawy doilickie, też ważny, aczkolwiek nieduży obszar, ale ważny, jeżeli chodzi o rozmieszczenie i faun. Tutaj spotykamy bardzo rzadki gatunek tetragnata Raimuserich, łatwy do rozpoznania, bo można, tutaj mamy kądziołki pszenne, które u większości pająków znajdują się na końcu odwłoka, a u tego gatunku jeszcze jest taki przedłużenie odwłoka poza te kądziołki pszenne. Także potem się ten gatunek można rozpoznać. No i wreszcie niewielki płachetek mszaru w lesie solnickim, takiego torfowiska powiedzmy przejściowego, gdzie był stwierdzony bardzo ciekawy gatunek, bardzo rzadkie, Cantolicosa lignaria. Raz co prawda był tylko stwierdzony. To jest to gatunek, który w Polsce wykazywany jest tylko w Puszczy Białowieskiej. Związany jest z powalonymi pniami drzew, na których najczęściej samice wygrzewają się, polują. Bardzo szybki pająk. Niektórzy badacze uważają, że najszybszy pająk w Europie. Trudny, bardzo płochliwy, może też dlatego jest taki rzadko wykazywany, tak do końca nie wiemy, no ale pewnie byłby w połapkach łowiony, także myślę, że jednak jego rzadkość wynika faktycznie z lokalnych tylko populacji. Na tym że obszarze też znany, już Państwu pokazywany ten guzoń, z tego rodzaju guzoń, tylko to jest rzadszy gatunek tutaj na terenie północno-wschodniej Polski, wykazywany tylko z Nadbiebrzy i właśnie z tego obszaru w Białymstoku. No i wreszcie takie już związane z tym projektem miasto między innymi szereg wprowadziło tak zwanych łąk kwietnych, to pewnie Państwo słyszeliście, to nawet głośna była w całej Polsce, bo dużo było tych doniesień właśnie o kwietnych łąkach, takich rabatach słonecznikowych, czy polach słonecznikowych. Nawet na tej właśnie kwietnej łące obsianej przez miasto natrafiłem na nowy gatunek dla fauny polskiej, a więc tak do końca nie wiem, czy to jest przybysz sąsiednich łąk, czy akurat związany z nasianiem, czy został przywleczony z nasionami. Tego trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie nawet zdarzają się takie przypadki, że nowe gatunki dla fauny polskiej, jeżeli się zmienia, bo niegdyś był ten pas po prostu trawnikiem kośnym i tam różnorodność była niewielka. Jeżeli chodzi o te pola słonecznikowe, one aczkolwiek są piękne i pewnie przyciągają wzrok, a jeżeli, jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o faunę pająków, no to tych gatunków
pająków w tych polach słonecznikowych czy rabatach było niewiele. Znacznie atrakcyjniejsze dla pająków są te kwietne łąki. To zrozumiałe, bo przecież rabaty słonecznikowe to są monokultury, nazwijmy tak, że nie jest to jakimś tam zaskoczeniem. No i wreszcie bardzo ciekawy gatunek związany z zabudowaniami, ale występujący wyłącznie na ścianach czy na budynkach drewnianych, nie oszalowanych jakimiś tam plastikiem czy innymi materiałami sztucznymi. I jak Państwo widzicie, występuje tylko, przynajmniej do tej pory był wykazywany gdzieś z takich budynków sakralnych na Pogórzu i w górach, czyli jakichś kapliczkach i tak dalej, i na terenie tutaj Podlasia też na budynkach drewnianych, na ścianach drewnianych, gdyż to jest pająk skaczący. On poluje na tych ścianach i poluje na różnego rodzaju owady, które wykorzystują drewno jako schronienie, jako gniazdo i tak dalej. Także to jest wyjątkowe. Co się okazało? Niegdyś był, jeszcze 100 lat temu, był wykazywany z Europy Zachodniej. Nie był jakimś wielką rzadkością, a w tej chwili ginie po prostu. W Europie Zachodniej już go nie spotykamy. Prawdopodobnie związane tam, że to drewniane budownictwo zostało, że tak powiem, już albo zgniły te drewniane domy, albo zostały w jakiś sposób oszalowane sztucznymi materiałami. No jeżeli chodzi o zagrożenia, no to są takie typowe, prawda? Przede wszystkim niszczenie środowisk, zmiana środowisk, ale też procesy naturalne, takie, chociażby sukcesja, tak jak w Biebrzańskim Parku Narodowym, to Państwo wiecie, że pewne tereny otwarte, żeby chronić, no to myślę, że tutaj jest potrzebna jednak ingerencja człowieka. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo pytania? Ja mam pytanie. Jakiekolwiek pająki, już abstrahując od białostockich czy wybrzańskich, polskich, są zagrożeniem dla ssaków dużych, między innymi dla człowieka. W Polsce pająków nie ma takich zagrażających naszemu życiu. Są jadowite, które potrafią ukąsić, ale to jest ukąszenie, zakładają, że człowiek nie jest uczulony, prawda? Bo przecież i od komara możemy, ludzie uczuleni mogą mieć problemy, nawet utratę życia, ale mówimy o takich, powiedzmy, no, zdrowych ludziach, nieuczulonych, no to jest coś w rodzaju ukąszenia pszczoły przez pszczoła lub osę. Te najbardziej, że tak powiem, jadowite w Polsce, więc nie ma takiego zagrożenia dla życia. Nawet ten pająk pokazywany z tłuścią, ten taki, który ma ten narząd stydulacyjny, on potrafi też ukąsić. Nigdy mi się nie zdarzyło, ja jakoś, nie wiem, mam zaufanie do pająków w cudzysłowie i łowię ją rękoma, ale nigdy mi się nie zdarzyło. Nawet te duże, jak Państwo widzieliście na zdjęciach, nigdy mi się nie zdarzyło. No jeżeli człowiek łowi cokolwiek, to pewnie nie dotyczy też pająków. I wyłącznie pająków. Jeżeli człowiek chwyta coś i maltretuje, no to te zwierzę zawsze będzie się bronił i będzie się i może ukąsić. Natomiast jeżeli się delikatnie podchodzi, czy to do pająka, czy do pszczoły, powiedzmy, no przecież pszczelarze rzadko by są kąszeni, rządleni przez pszczoły, prawda? I tak samo pewnie jest z pająkami. To dziękuję bardzo. To znaczy, że pająki nie polują na ludzi. No chyba, że czerwone pająki, ale to już tak trochę rzadko. Pozwól sobie na siedząco. Zmiana barwy, czy to jest czymś konkretnie spowodowanym i czemuś konkretnemu służy? Czy no, po polowaniu głównie, tak. To jest związane z kwiatami, na których poluje. Jeżeli, dajmy na to, ten kwietnik poluje na kwiatach żółtych, stara się w przeciągu tam paru dni zmienić na kolor żółty. Jeżeli na biały, bo najczęściej na tych kwiatach. No zresztą kolor biały i żółty w przyrodzie to najczęstszy kolor kwiatu, prawda? A więc one sobie nie dodają, że tak powiem, trudu, żeby poszukiwanie jakichś tam wyjątkowo innych kwiatów, bo te są wystarczające, żeby przyciągnąć te owady, bo one polują na te owady, prawda, które są zrobione nektarem czy barwą tych kwiatów. A czy są, jak są płodne i jak i kiedy tą dojrzałość płodną osiągają? Jak płodne są? To zależy od gatunków czy od rodzin. Pająki rozradzają się przez cały rok, ale o różne gatunki.
Czyli na przykład są te tak zwane synantropijne, które spotykamy w domu, chociażby te kątniki, które tutaj pokazywałem, one rozmnażają się przez cały rok. Mogą się rozmnażać. Natomiast w przyrodzie, no w zależności od gatunku różnie. Najczęściej rozrodzają się na wiosnę, bo to taki najczęściej jest okres rozrodu zwierząt. I tak no powiedzmy ponad połowę pająków w tym okresie się rozradza. Natomiast są pająki, jak chociażby wskazany ten poskoczyk krasny, ten taki z czerwonym odwłokiem, z pająkami, on rozmnaża się z końcem lata, czyli na początku nawet jesieni. A jak płodne są? Ile tego jest? A ile? No to też zależy od gatunków. Na przykład są takie, które składają jedno jajeczko, bardzo rzadkie. To jest ten maleńki onops, ten domesticus, czyli ten, który malutki maluszek w domach raz stwierdzony. Ale są takie, które mogą składać nawet po 300 jaj w kokonie. Ale u niektórych gatunków może być również tych kokonów składanych kilkadziesiąt, czyli no, dajmy na to 20 razy 300, no to już daje sporo. Zresztą to, co Państwu pokazywałem, te babie lato, to przecież każda nitka pajęczyny to jest jeden pająk. Czyli proszę zobaczyć na takie łące, ile tych pająków jest. My ich nie dostrzegamy po prostu, bo najczęściej to są albo małe pająki, albo gdzieś tam się kryją w ściółce czy tych. Natomiast jak popatrzymy na te babie lato, to każda niteczka to jest jeden osobnik pająka. To pokazuje, jak to jest liczna, w sensie liczebności oczywiście, jak to jest liczebna grupa zwierząt. A jak długo żyją? Pająki niedługo żyją. Większość żyje rok, półtora, do dwóch lat większość naszych pająków, ale niektóre jak są tak zwane gryziele, czyli tacy odpowiednicy naszych ptaszników, tak, czyli ta sama grupa, do której zaliczamy ptaszniki, te największe pająki, one mogą dożywać nawet 10 lat, także są takie pająki, ale większość to dożyje niedłużej, nie dorosło. Mam takie pytanie. Część pająków trawia na przykład z bananami, prawda? I czy one są w stanie przeżyć w warunkach na przykład polskich? Powiem tak, jeżeli będą w warunkach, że tak powiem, poza środowiskiem zewnętrznym, to pewnie tak, tylko one też. Akurat to zależy z jakiej grupy, bo jeżeli ptaszniki, no to mogą długo żyć, bo to są te które długo żyją, pająki nawet do 20 lat, prawda? Czyli w jakimś magazynie teoretycznie, prawda? Prawdopodobnie aż tyle nie będą żyły, bo no jednak są inne warunki. Też nie wiadomo, z jakiego rejonu zostały przywleczone, jeżeli gdzieś tam z tropiku, no to w naszych warunkach magazynowych czy jakichś tam sklepowych, to nie są warunki tropikalne. Także pewnie długo nie tego. Większość pająków raczej pochodzi z tutaj, to w zależności skąd te transporty tych owoców egzotycznych są, to od tego. Także mi tutaj tak jednoznacznie trudno mi powiedzieć, ale raczej nie, że raczej one nie długo, nie słyszałem, żeby tak ktoś, bo były doniesienia, nawet kolega, który zajmuje się takimi pająkami synantropijnymi, czyli tymi związanymi z miastami, no to on miał takie doniesienia gdzieś tam z portów, z Gdańska, gdzie są przewożone te egzotyczne i twierdził, że długo, że tak powiem, one nie trzymały, nawet jak przechodziło je przez jakiś czas w domu, no to one potem padały. Także myślę, że zmiany, że to jednak za duże zmiany. Aczkolwiek no nie wiadomo, teraz to ocieplenie, dużo jest gatunków tych południowych, które coraz do nas, u nas ta fauna się zmienia ze względu na ocieplenie i widać, że szereg gatunków, zarówno pająków, ale też i owadów innych, czy tych południowych, które niegdyś były w basenie Morza Śródziemnego, w tej chwili u nas się pojawia. To jest coraz częstsze zjawisko. Zanim odpali się kolejna prezentacja, jeszcze dwa pytania. Proszę powiedzieć, panie doktorze, ponieważ no jest pan bardzo wnikliwym badaczem tej grupy, jaka jest przyszłość badań nad tą grupą? Czy jest pokolenie młodych ludzi za panem, którzy ją badają? Mam nadzieję, że tak.
No tutaj widzę naszych studentów i nie wiem, czy akurat zainteresowani są badaniem pająków, ale widzę tu po twarzach, że niektórzy zainteresowani są może nie samymi pająkami, ale owadami, którymi, że tak powiem, żywią się. No, wspominałem te błonkówki, które atakują pająki. Tutaj widzę, że i nasze doktorantki i studenci. No, tutaj też pani Agata, która zaraz będzie nam o nich opowiadać. No, myślę, że to wspólnie jakoś, może nie same pająki, ale jeżeli nawet temat wokół pająków, no to też jest ważne. Bo jak pokazywałem, nie celowo pokazywałem ten zbiór pająków Polski na naszym uniwersytecie. Tak jak wspomniałem, to jest 70% gatunków wszystkich krajowych. Także to jest duży zbiór, na którym można się oprzeć, prowadząc badania wszelkiego rodzaju, bo to jest materiał oznaczony, sprawdzony, również zdigitalizowany, bo to teraz takie modne, a więc można łatwo sięgnąć i ma tego służyć. Nawet ta książeczka, którą tutaj Państwo zaraz będziecie mogli wziąć, to też jest w dużej mierze skierowana też do studentów, bo tam są oprócz takich popularnych różnych ciekawostek i informacji, są też listy gatunków i takie już bardziej, można powiedzieć, bardziej naukowe informacje. Ja jeszcze może ostatnie pytanie tutaj chciałam zadać. Bardzo mnie zainteresowało to zjawisko babiego lata wiosną, jakby przybliżyć, w jakich warunkach to zjawisko można obserwować, bo wiosną wczesną ja się osobiście nie spotkałam. Wszyscy znamy babie lato, to intensywność właśnie jesienią, a ta informacja była dla mnie nowa. Czy mógłby to pan przybliżyć? Tak, bo to jest związane z takimi najbardziej najliczniej występującymi pająkami w tych dwóch okresach. Wczesną wiosną najczęściej do rozrodu dochodzą te pająki malutkie z rodziny Linifidae i one wtedy masowo się pojawiają i one tworzą, nawet te płachty, które Państwu pokazywałem, one wtedy tworzą. Natomiast jesienią do rozrodu dochodzą te pająki, nazwijmy te sieciowe. Głównie to nie jest takie, może dokładnie, ale tak ogólnie rzecz biorąc można to przyjąć i właśnie one wtedy też rozprzestrzeniają się, ale ich postaci nie dojrzałe, tylko już młodociane, one w ten sposób się rozprzestrzeniają. Także dlatego to najczęściej jest skojarzane właśnie z jesienią, bo wtedy to jakoś łatwiej jest obserwowane, natomiast wiosną to w pewnych środowiskach. To nie jest takie powszechne zjawisko, czyli raczej w dolinach rzecznych, właśnie na terenach otwartych, a jesienią możemy praktycznie obserwować wcześniej. Też zawsze łatwiej na terenie otwartym, bo te babie lato jest wtedy łatwiej widoczne. Także mam nadzieję, że to ważne. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jedno pytanie. Czy coś się robi profilaktycznie na tym, żeby te pająki utrzymać? Bo od lat, w ogóle od zarania, powiedzmy, powstania życia w ogóle na Ziemi, to się występuje arachnofobia, czyli przeciwieństwo dla pająków i bardzo wiele ludzi po prostu pająki niszczy natychmiast. No tak, między innymi... A mało jest publikacji. Tak, mam nadzieję, że między innymi ta książeczka się temu przyczyni, że ludzie będą jakoś bardziej, no polubią, może nie tyle polubią, ale no przestaną nienawidzić pająków. No właśnie, kierunkowo, do ludzi trzeba to kierować. Tak, natomiast sam problem arachnofobii to związany jest raczej z rejonami takimi, gdzie faktycznie zagrożeni jest ze strony pająków, jak Australia, Ameryki obie. Natomiast u nas myślę, że to jest taka niechęć, wynika bardziej z niewiedzy i z obrzydzenia, bo często co jest kosmate, takie ciemne, no to raczej człowiek... Tak, jeszcze pełza, ma wiele nóg i to może, bo arachnofobia to jest taki objaw kliniczny, to zupełnie co innego, to faktycznie ludzie wtedy epilepsję dostają, no drgawy, tam różne zachowania takie chorobowe, ale to dotyczy faktycznie na przykład Australii, gdzie pająki są naprawdę groźne i mogą nawet uśmiercić człowieka, także pewnie tak to mniej więcej wygląda. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawą sprawę.